W 2017 roku na nowotwory zachorowało 7 osób poniżej 18 roku życia, ale rok później raka stwierdzono u 17 orga dzieciaków. Na przestrzeni jednego roku podwoiła się liczba zachorowań na niedokrwistość, a ponad dwukrotnie częściej diagnozowano u dzieci choroby tarczycy. Plagą 18 roku była... Otyłość. W 2017 roku medycy mieli pod opieką 88 dotkniętych nią dzieci, ale kolejny rok to już 182 takich pacjentów. Z otyłością nierzadko wiąże się również choroba nadciśnieniowa i między bajki należy włożyć, że dotyczy to tylko dorosłych. 40 suwalskich dzieciaków zmaga się z tą przypadłością pod kierunkiem lekarzy. Kolejne plagi dotykające nasze dzieci to alergie, na które cierpi niemal 760 małych pacjentów a tuż za nimi zniekształcenia kręgosłupa. Skoliozy dotyczą niemal 650 osób poniżej 18 roku życia. Pokaźna grupa dzieci cierpi też na wady wzroku. Nowotwory zbierają również żniwo wśród dorosłych. W 2018 roku zachorowało na nie 25% osób więcej niż w 2017 roku. Dokuczają nam podobnie jak dzieciakom choroby tarczycy, cukrzyca, nadciśnienie oraz niedokrwienna choroba serca – Najbardziej przerażające jednak zdają się być liczby dotyczące chorób układu nerwowego. O ile w 2017 roku odnotowano 181 nowych zachorowań, to rok później było ich już ponad pół tysiąca. Coraz więcej osób cierpi też na choroby układów mięśniowego i kostnego. Wiele z tych dolegliwości jest wynikiem niewłaściwego trybu życia czy żywienia. Jednak są i tacy, którzy trują się z pełną świadomością i beztroską. W suwalskim oddziale terapii uzależnień od alkoholu w 2018 roku leczenie podjęło 114 pacjentów, ale to nie alkohol uzależnia najczęściej. W poradni leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych leczyło się w minionym roku prawie 220 pacjentów. 40 z nich to nieletni.